Witajcie, kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, jaka runa dla nas byczków. Okej, się już wybrała sama. Zobaczmy, mamy Urus. Energia runy Urus. Tak, czyli w tym tygodniu trzeba by nam, byczkom, skupić się na pewno na sprawach zdrowia. Poszukiwać równowagi i harmonii ogólnie w swoim otoczeniu, w swoim zachowaniu, w swoim działaniu, bardziej się uziemić, może skupić się na jakichś konkretnych, realnych sprawach i faktycznie trzymać się tutaj faktów. Zauważyłam, że runa Urus, kiedy się pokazuje, pokazuje jednocześnie gdzieś tutaj, pozwalasz sobie może na fantazję, na iluzję. Skup się na konkretach, prawda? Skup się na tym, co jest faktycznie realistyczne tutaj. Tak. Jak najbardziej będzie praca do wykonania, prawda? No ale my to lubimy jako byki, więc będzie ok. Powinniśmy się poczuć w tym czasie lepiej, słuchajcie, czyli wzrost siły, wzrost takiej witalności wewnętrznej, prawda? Ale na pewno dla tych osób, które coś zrobią w tym kierunku, czyli poprawią trochę dietę, gdzieś się więcej poruszają, prawda, żeby to ciało pobudzić do życia, no to tutaj będą lepsze efekty zdecydowanie dla tych osób. Co jeszcze bym tu? No dobra, to na razie może tyle i zobaczmy, co tutaj nam energie pokażą dla byków, co dalej. Dla byków, ok, dobrze. Czyli tak, ta była pierwsza. Co to za energia? Cztery pentakle. Potem była karta umiarkowania. Cesarz, już mamy 44. Dobrze, i potem nam się pokazała tu jeszcze energia maga. I jako radę mamy cesarzową na razie, dobra. I głupiec. I teraz w tym obszarze poza prywatnym, bo tu mamy prywatny, a tu mamy radę, jak zawsze, poza prywatnym pokazuje nam się szóstka mieczy, pokazuje nam się ósemeczka pentakli, król, zobaczcie, miałam mówić, że para, ale tu jednak nierówna troszkę para tutaj jest, bo tu jest król pentakli, a tu jest cesarzowa, ale tu mamy parę cesarz i cesarzowa i jeszcze jedna energia dla byków. Tak, sąd ostateczny nam się pokazuje. Bardzo ważny czas. Zobaczcie, tu cztery miecze na końcu i arcykapłan, a pod spodem osiem mieczy. Uwaga, żeby się nie blokować. Czekajcie, rozłożę nam to tak. Uważaj, żeby się nie blokować, nie zatrzymywać na ósemeczce mieczy, czyli na jakichś swoich blokadach, na jakichś swoich ograniczeniach, paradygmatach, na jakichś swoich takich wiem i kropka, prawda? Czyli żeby się tu aż tak nie zapierać przy tych swoich wiedzeniach, ponieważ tu będzie trzeba wyjść ze strefy komfortu, piątka, prawda? Czyli poszukuj dalszej wiedzy, poszukuj dalszych informacji, dowiedz się więcej, przemyśl to później, poszukuj równowagi, bo tu jest, zobaczcie, waga nam się pokazuje. Dobra, na razie tyle czuję. Weźmy sobie pozostałe karty do prywatnych spraw dla byków, byki, byki, byki na ten czas. No, w prywatnych sprawach gdzieś tu się trzymamy kurczowo swojej strony, nie widząc prawdy na ten temat, bo tu jest księżyc, a tu by trzeba odnaleźć złoty środek w tym, jakby, że jakiś kompromis, tak słyszę, czuję. No dobra, zobaczymy, o co chodzi dalej. Jest tu jakaś rozmowa do przeprowadzenia. I jest tu jakaś, zobaczcie, separacja, gdzie jest tęsknota, gdzie jest smutek. Brak jest jakby kontaktu. Dobra, weźmy sobie jeszcze, oj, prawdę ukrytą na później, żeby już mieć te karty. Ok, jeszcze jedna. Dobrze. Byczków. Dobra, i sobie weźmy jeszcze tutaj te okrąglaczki, żeby już mieć pełen obraz sytuacji.
dla byczków. Ok, mamy 3. Weźmy. Jakieś plany tu są, mogą być pokrzyżowane. Coś, co tutaj byki próbują zdziałać. Zaraz się okaże nam, zaraz zobaczymy, o co chodzi. Tutaj będzie się trzeba obronić siebie, może swój pomysł, swoją ideę, może swój projekt. I taki szczere życzenie, pragnienie tutaj może być spełnione, słuchajcie, w tym czasie. Już się przyglądamy, o co chodzi. Tak, prywatne sprawy. Mamy 4 pentakle, mamy umiarkowanie, cesarz i mag. Ewidentnie tutaj ktoś próbuje kontrolować sytuację, manifestuje swoje pragnienia, oczekiwania, żądania. Natomiast nie uwzględnia, ja tutaj czuję drugiej strony w tym temacie. To już każdy z was, z nas musi się zastanowić, jak to pasuje do tego życia. Chodzi o to, żeby stanąć mocno na ziemi, realnie spojrzeć na to wszystko. Trzeba nam tu połączyć jakieś przeciwności, odnaleźć wspólną płaszczyznę właśnie, żeby móc się porozumieć. Zobaczcie, jeżeli chodzi o parę królewską, cesarską właściwie, najwyższą tutaj jakby w tarocie, prawda? Zobaczcie, pomiędzy cesarzem a cesarzową jest mag. Czyli jakby pomiędzy parę coś się wkradło. Jakaś, no, iluzja, bo mag to jest też iluzjonista. To jest ktoś, kto roztacza magię wokół siebie, kto coś kreuje, prawda? Więc widać, że są tu takie pary, które pozwoliły na to, żeby coś między nie weszło. Coś, a może ktoś. Bo to może być też jak najbardziej osoba tutaj. Może chodzić o coś, o jakieś słowa, jakieś wypowiedziane rzeczy, bo mamy Merkurego. Czyli może tu komunikacja jest niewłaściwa, może jest brak tej komunikacji. W każdym razie jest tutaj gdzieś naiwność, że albo że się samo zrobi, jakoś się samo ułoży, albo jest takie, tu czuję oczekiwanie, że to ta druga strona coś z tym zrobi. Natomiast ja czuję, że to nie ma szans na sukces jakby. Czuję, że to jest ten węzeł właśnie, bo jakbyście spojrzeli, zobaczcie, w ten węzeł to trochę jak serduszko się układa, czyli relacje, związki, ale coś tu jest mocno poplątane, pokomplikowane. I nie jest to pokomplikowane dlatego, że być musi takim, tylko dlatego, że my sami tutaj to komplikujemy. To czuję bardzo, bo 4 pentakle pokazuje trzymanie się kurczowo tego, co wiem, tego, co mam, tego, jak ja to widzę, tego, jak ja to postrzegam. Cesarz też tak ma, cesarz też się lubi upierać, zapierać, prawda? No i byki, no też, jesteśmy uparci, no co, no co, no, no tacy jesteśmy, prawda? No cóż. No i widzicie, i wychodzi byk z byka. I byk się upiera, byk się zapiera. I to nam przychodzi w tych horoskopach już od dawna. Gdzie się, byczku, upierasz? Gdzie się zapierasz, prawda? Chodzi o to, żeby faktycznie powiedzieć, no dobra, no może się gdzieś upieram. Gdzie? Usiąść i się nad tym zastanowić. Samemu albo z kimś. Ale nie przerzucać tej odpowiedzialności za tą relację, za ten związek na drugą osobę, tylko wziąć część z tej odpowiedzialności, nie po to, żeby tam się gdzieś biczować czy nie wiadomo co, tylko po to, żeby się zastanowić, jak my możemy podziałać, żeby ta relacja była lepsza, prawda? Przecież tylko o to chodzi. Każdy z nas chciałby być szczęśliwy w swojej relacji, prawda? Czy to rodzinnej, czy to romantycznej, czy to przyjacielskiej, wszystko jedno. I tu jest właśnie pokazane, twórz, kreuj, buduj, prawda? Bo cesarzowa to jest ktoś, kto widzi, co ma dostępne i w bardzo mądry sposób z tego tworzy, buduje. To samo robi mag. Ma coś dostępne, ma jakieś umiejętności, zdolności, tak jak cesarzowa, i tworzy z tego, rozwija, prawda? Natomiast mag raczej manifestuje, posługując się wszystkimi możliwymi narzędziami, natomiast cesarzowa manifestuje z tego, co ma dostępne fizycznie, prawda?
oczywiście jakby wprowadzając w to swoją wiedzę, całe doświadczenie, całą mądrość, intuicję, wszystko co po drodze. Żeby co? Żeby jakiś nowy początek mógł zaistnieć, prawda? Żeby coś, żeby jakaś nowa forma może komunikacji mogła się rozpocząć, żeby jakaś forma, no, nowa forma współpracy w tej relacji mogła się rozpocząć. Jeżeli tu są jakieś relacje, które są właśnie w separacji, to tutaj brak jest właściwej rozmowy, brak jest właściwej komunikacji, bo każdy w tej komunikacji, w rozmowie próbuje drugim manipulować. Każdy w tej rozmowie, komunikacji ma swoje oczekiwania, pragnienia, tak jak ma mak, prawda? On czegoś oczekuje, on oczekuje jakichś konkretnych efektów i w tym kierunku podąża. Widać, że tu jedna ze stron jest taka jakby łagodniejsza, bardziej ugodowa, a druga jest bardzo z ogromnym ciśnieniem właśnie wymuszenia na tej drugiej stronie swoich oczekiwań, swoich pragnień i tak dalej, prawda? Dokładnie. Co czuję tutaj? To, że naprawdę dużo może w tym czasie być zrobione, ale musi być szczera, prawdziwa rozmowa, odkładając na bok te wszystkie swoje takie sztywne chcenia i oczekiwania, a pozwalając sobie na to, żeby pomyśleć, okej, na czym mi najbardziej zależy. Nie na tym, żeby to było tak, jak mi zależy, tylko na tym, żeby było dobrze. Jeżeli na tym ci zależy, było dobrze, no to wtedy jesteś w stanie znaleźć możliwości, znaleźć sposoby, prawda? I to jest taka podpowiedź, szukajmy sposobów i możliwości, a nie skupiajmy się na trudnościach i na tym, czego się nie da, albo na tym, co tu jest utrudnione, prawda? Na tych utrudnieniach. Powiem wam, baranek ze swoim horoskopem miał coś podobnego, tak może troszkę inaczej to brzmiało, ale czuję, że przekaz był gdzieś tam, to tło tego przekazu podobne, więc pojawia nam się tutaj ten znak barana, więc może dla kogoś jest to ważna informacja, żeby właśnie spojrzeć też na tamten horoskop barankowy. Dokładnie. Zastanówmy się tutaj, jak w relacjach, związkach rozmawiamy z tą drugą osobą. Czy rozmawiamy z pozycji kontrolera, czy rozmawiamy z pozycji osoby, która chce rozwijać, tworzyć, budować z pozycji troski, prawda, i chęci stworzenia. Tak, tu czuję taką różnicę. I tu się gdzieś w pół drogi trzeba spotkać. Dużo tutaj jest na temat bliźniaczych płomieni, przeciwności, bo czuję to tutaj, zobaczcie, mamy Słońce i Księżyc, mamy tutaj Marsa i mamy Wenus, więc podobnie właśnie jak u baranka było. Te przeciwności nam się pokazują. Merkury nam się tu dwa razy pokazuje, więc ważna jest ta rozmowa, ta wymiana, jak wygląda ta wymiana. Dobra, przejdźmy, aha, jeszcze tu, dobra, jeszcze prawda ukryta. Ktoś mówi, nie masz pędzia, trudno, ciężko mi było pozwolić tobie odejść. I druga energia, ktoś mówi, że czasem nie śpi, myśląc o byczku tutaj. Dobra, okej. Okay. Sprawy poza prywatnymi. Tu trzeba mocno stanąć na ziemi, uziemić się super świetnie, bo tu mamy to Urus, która też nam jakby do tego tematu się dołącza jako pierwsza energia. To jest na cały tydzień, prawda? Skupić się, skoncentrować na tym, co mamy do zrobienia, żeby nie pozwolić sobie na żadne bujanie w obłokach, żadne odrywanie się od tematu. Ma być praca zrobiona, siadam, wykonuję moją pracę, prawda? Priorytety układam sobie, które pomagają mi wykonać wszystko we właściwy sposób, we właściwym tempie, we właściwej kolejności. Czuję, że to jest ważne, że ta kolejność ma być właściwa. Jednocześnie, jeżeli widzę, że moja praca wymaga, czy te wszystkie, ta cała lista do załatwienia każdego dnia w tym tygodniu wymaga jakiejś zmiany, siadam i się zastanawiam, sześć mieczy, jak ja to mam zrobić, prawda? Znowu siadam, zobaczcie, znowu tu samodzielna praca. Jak ja mam to poukładać sobie? Co najpierw, co później? Tu już wiem, priorytety, prawda? I tutaj idę po kolei, robię, działam. Jest ulga po zakończonej pracy, bo sąd ostateczny to jest ulga,
która przychodzi z jakąś prawdą, z jakąś informacją. Może przychodzi informacja, udało się, ok, zakończamy, prawda, domykamy. Dzięki temu tutaj coś się otwiera nowego. Ewidentnie tutaj jakieś byki szukają nowej pracy, nowych możliwości, może rozwoju, pójścia w nowym kierunku i właśnie tutaj to przebudzenie też może nastąpić u takiego byka. Na zasadzie zorientujesz się, czego pragniesz, w którą stronę chcesz pójść, może tego szukasz na razie, ale chodzi o to, żeby sobie pozwolić też na wyjście ze strefy komfortu, żeby sobie pozwolić na wyjście i sięgnięcie wyżej, szerzej jakby. Nie ograniczaj się tutaj do tego, co do tej pory. Pozwól sobie na coś więcej. Pozwól sobie na taką ekspansję, prawda? Na sięgnięcie po coś więcej. Są tu osoby, które będą myśleć bardzo intensywnie na temat założenia własnej działalności albo rozwoju własnej działalności, albo założenia nowej działalności. Także to tutaj czuję. Jeżeli chodzi o finanse, rozważnie działaj w obszarze pieniędzy. Pozwól sobie w tym czasie na to, aby sięgać głęboko po informacje, które są istotne, ważne, na przykład dla twojej inwestycji. Nie pozwól tutaj sobie na naiwność czy na zostawianie tych najważniejszych spraw dla kogoś do załatwienia, prawda? Tu chodzi o to, żeby faktycznie się skupić, skoncentrować i pomalutku do przodu idąc, odnajdywać to wszystko, co ważne, co istotne. Czy to będzie myślenie twoje w tobie na jakiś temat? Czy to będzie poszukiwanie jakichś informacji? Czy to będzie poszukiwanie jakichś błędów, nie wiem, gdzieś w księgowości, czy w innych takich, czuję jakieś papiery, jakieś dokumenty i ktoś szuka czegoś? Pomalutku, z koncentracją, żeby faktycznie znaleźć to, co jest do odnalezienia w tym czasie. Tak, co tu jeszcze czuję? Są osoby, które będą pragnąć awansu, wejścia na wyższy poziom, nauczenia się czegoś więcej, dowiedzenia się czegoś więcej i pokaże się tutaj taka możliwość, taka okoliczność. Natomiast, żeby bykowi się udało to zrobić, będzie trzeba się zaangażować i z cierpliwością przejść jakiś proces. Może to być jakiś proces taki, wiecie, jak jest przed przyjęciem do pracy, może tam będzie kilka na przykład tych interviews, czyli rozmów o pracę, może tam jakieś trzeba przejść jeszcze testy, czy może będzie trzeba się doszkolić na przykład, prawda? Takie jakieś, czuję tutaj progi, czy kroki, czy stopnie, umożliwiające wejście w to coś, o co tobie tutaj chodzi, w to coś nowego, prawda? Co tutaj nam się pokazuje. Natomiast zdecydowanie będzie to przełomowe dla ciebie. Może tutaj gdzieś troszkę gdzieś lęku w tym wszystkim jest. Może też nie masz jakby zgody otoczenia na tą zmianę. Może chodzić o twoje otoczenie prywatne, może chodzić o twoje otoczenie zawodowe. Może ktoś tutaj tobie zazdrości, może masz konkurencję, może pójdziesz tutaj ramię w ramię z kimś, na przykład jakby walcząc o to samo miejsce, prawda? O tą samą przestrzeń. Tak, chodzi o to, żeby się skoncentrować na pracy, właśnie na tym zadaniu, a nie na tej drugiej osobie, co ona tam robi. To zostaw, odłóż, bo więcej na tym zyskasz, kiedy mocno się skoncentrujesz na tych swoich sprawach, bo też ja czuję, że to jest istotne w tej pracy, żeby w tej nowej, jakby do której dążysz, podążasz, poszukujesz, żeby potrafić się skupić na zadaniach, a nie na konkurencji, nie na konkurencyjności, prawda? Czuję, że to jest istotne. Tak. Ogólnie tutaj jakieś dobre rzeczy też się pokazują, na zasadzie jakiś sukces, jakieś spełnienie dla kogoś, pieniądze. Może dłużej nie szły, teraz może to w końcu już idzie i byk tu jest zadowolony, bo otrzymuje pieniądze, czy jakieś wyrównanie za coś. Mogą to być pieniądze, może to być coś innego, co jest dla ciebie wartością i otrzymujesz to, jakby masz takie poczucie satysfakcji, że uff, w końcu to przyszło, ulga, prawda? Jeżeli tutaj ktoś ma jakieś sprawy sądowe, to jest to samo. Też przyjdzie ulga,
po dobrze wykonanej pracy, jakby masz świadomość dobrze wykonanej pracy i przychodzi zapłata za to, prawda? Natomiast jednocześnie jest tutaj to ostrzeżenie, żeby się chronić, żeby się bronić. Na pewno przed plotkami, bo uważaj, żeby nie wchodzić w jakieś ploty, żeby nie wchodzić w jakąś tego rodzaju wymianę, bo to będzie źle postrzegane. To będzie postrzegane jako dziecinne zachowanie i będzie odebrane jako brak gotowości do tego konkretnego działania, do tej konkretnej pozycji, o którą tutaj komuś chodzi, prawda? Okej. Co ja tu jeszcze czuję, kochani? O wow, to był, słuchajcie, channeling silny, okej. Dobrze. Ważne są jakieś rozmowy w tym czasie. Możliwe, że przyjdzie to jakaś wiadomość, jakiś mail, może list nawet jakiś do kogoś przyjdzie. W jakiejś sprawie, w jakiejś kwestii, może to ty będziesz chcieć do kogoś napisać wiadomość, wysłać list, maila, wszystko jedno, też w jakiejś kwestii, w jakiejś sprawie, z chęcią pracy nad czymś, popracowania nad czymś, żeby był nowy początek, dużo lepszy niż wcześniej. Czyli wracacze się też nam tu pokazują, którzy przyjdą i będą prosić o kolejną szansę, żeby było lepiej właśnie niż wcześniej, żeby coś jednak dalej kontynuować, a nie zakończać tego. Dokładnie. Dobra, kochani, niezwykłe czytanie, powiem wam. Silne energie, piękny tydzień. Jeżeli chcecie, kochani, przyjmować tą energię, przyjąć, żeby to tutaj się mogło zamanifestować, jak najbardziej piszcie sobie jak zawsze. Przyjmuję tą energię, niech tak jest. Jak sobie życzysz, napisz w komentarzu. Możesz oczywiście tylko pomyśleć, jeżeli tak wolisz, jak najbardziej. Natomiast my, tak, w prywatnych sprawach i też w zawodowych zastanówmy się, czym jest ten węzeł tutaj, co my komplikujemy sobie sami, bo tu chodzi o to, że my to sami sobie komplikujemy, co my sobie sami jako byki komplikujemy. To jest ważny czas, żeby ważny czas i te energie będą nas wspierać w odnalezieniu tych kwestii, także poszukujmy, a kto szuka, ten znajdzie, ja czuję. Dobra, mini wybierz kartę na koniec. Jak zawsze możemy zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. 1, 2, 3, jedyneczka dla byków. Zdecydowane nie. Uważaj, nie idź tą ścieżką, bo tu masz czerwone światło i jeszcze alarm ostrzegawczo mruga. Zastanów się, dlaczego chcesz czegoś takiego, o co tutaj pytasz. 2, mało prawdopodobne i 3. Niewłaściwy czas i tu trzeba by coś ochronić, kochani, bo położyłam na tej karcie shield. Dobra, utulam mocno, życzę nam wszystkim, żeby ten tydzień jak najlepiej nam się rozwinął i dał nam jak najwięcej wiedzy i informacji, bo czujesz, to jest ważne, żeby wiedzę i informacje odczytywać. No i jak zawsze, kochani, do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.